Rodzeństwo w Azji Express. Bardzo mnie zastanawiało, jak zobaczyłem wasze nazwiska na liście. Czy długo zastanawialiście się, żeby wziąć udział w tym programie? No właśnie z różnych względów, ale między innymi z tego, że jednak jesteście rodzeństwem, no i wiecie, czy wrócicie w dobrych relacjach? I teraz tak. Tak, nie. To był ogólnie Krystyna pomysł. Gdzieś tam było to przeze mnie bardzo długo rozważane. Na tak, na nie. Była lista ogólnie w domu też napisana. Jakie są powody, żeby jechać, jakie są, żeby nie jechać. Ale to co właśnie, czy się baliśmy, że nasza relacja się rozwali po powrocie, to totalnie nie. Raczej myślałam tutaj pod takimi aspektami, że się wręcz wzmocni. Ale co do wyjazdu, to miałam różne rozterki. Tak. Krystian, bo rodzeństwa są różne. Jedni mają ze sobą kontakt, wiesz, tylko na gwiazdkę i podczas Wielkanocy i nie są ze sobą w stałym kontakcie. Jak jest u was? No właśnie w przypadku naszej relacji ja byłem pewien, że ona jest idealna do tego programu. Mhm. Że mimo, że między nami jest 10 lat różnicy, to tak naprawdę zawsze mieliśmy ze sobą porozumienie. Oczywiście, kiedy ja miałem 15, Olivia miała 5, no to nie są tematy wspólne do rozmowy, ale łączyła nas jakaś pewna specyficzna więź, która... Zabawa klockami. Na przykład, ale jakby nigdy też z mojej strony jako człowieka dojrzewającego nie nastąpiło tak zwane odrzucenie, rozumiesz? Jest. Tylko jakby wręcz przeciwnie, jakby czerpałem z tamtej strony. A później, kiedy ja już miałem 30, Oliwia 20, to już jakby w ogóle mamy ze sobą absolutne połączenie i tak też się stało w tym programie, że mamy do siebie ogromne wsparcie, zaufanie, znamy się doskonale, kochamy i ten program nas tak naprawdę tylko wzmocnił. Choć, tak jak powiedziałeś, bywało różnie i rodzice powiedzieli, że no to jest bardzo niebezpieczne, że zabieram dwójkę nas i pozostawiam im nic w przypadku, gdyby coś się stało. Ja też mam 12 lat młodszego brata, więc pomyślałem sobie, czy macie takie wrażenie, albo ty, Krystian, szczególnie, że czegoś od tego młodszego rodzeństwa podczas tej wyprawy mogłeś się nauczyć? Ja się troszkę zapalam i jestem ekstrawertykiem. Oliwia jest bardziej introwertyczna i to, co mi się spodobało, że ja się właśnie za każdym razem zapalając do czegoś, widziałem tę Oliwię, która mnie tonowała. Mówi, przestań. Spokój się. Jakby to się już nie uda. Tutaj już nie ciśnij. Nie ma takiej opcji. I to było dla mnie takie, że wow. A z drugiej strony bardzo podobało mi się Oliwii zaufanie do mnie, że kiedy jej mówiłem, że skręcamy w lewo, idziemy tam i nie było, że ale poczekaj, może nie. Tylko jakby tam szliśmy. Oliwia, $1, jeżeli dobrze pamiętam, na osobę dziennie przysługiwał. No to co sobie za to kupowałaś? Jakie tam wybierałaś fantastyczne produkty? Gucci! Absolutnie nic, absolutnie. Ale są takie Gucci w Turcji między innymi, że 1 euro mogłoby starczyć. To prawda. To prawda. Nie pomyśleliśmy o tym. Nie, totalnie nic nie kupiliśmy za te nasze jakże wielkie pieniądze. Raz poszliśmy do piekarni i dostaliśmy chlebek, tak? Taką pitę wybłaganą za darmo i się ją podzieliliśmy na pół, a tak, jeżeli chodzi o jedzenie, to ogólnie nie narzekaliśmy, dlatego że dostawaliśmy od domowników pełne kolacje, śniadania, wyprawki wręcz, więc jeżeli chodzi o jedzenie, to my totalnie nie głodziliśmy się, czy tam narzekaliśmy, że... Bo my potraktowaliśmy już w pewnym momencie tego dolara absolutnie symbolicznie, że za tego dolara nie jesteś w stanie za wiele kupić, dlatego to jest pewnego rodzaju symbolika tego programu, a wszystko, co było, to było beleż, czyli no money, i za każdym razem chodziliśmy gdzieś do piekarni prosząc o bułki za darmo, czy Lutfen proszę za każdym razem. Śmieliśmy się, że zalutfenowaliśmy całą Turcję. To czy wróciliście stamtąd z no money, czy z nagrodą, to się dowiemy oglądając Azja Express. Dziękuję wam bardzo. Zapraszamy do oglądania.